kurde, chłopaki, nie działa mi. O kurde. O kurde. Ty, no akumulator jest. Co, paliwa nie mam? Nie gadaj. Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down. Drop down, f***ing war zone. Ale lipa. Kurde. No przecież nie ma rezerwy, nie? Co tu jest grane? Ale, ale lipa. Co jest? Nie ma paliwa. Ale żebym się wybrał. Dobrze, że telefon wziąłem, ale jaja. Tragedia normalnie. Co ja za numer odwaliłem? Stację mam teraz daleko. Ale kontrolka mi nie pali. Żeby chociaż zapaliła, to bym wiedział. A tak? Fu. Ciekawie. No mogę niby go pchać na stację, tak? Ale to jest... Ale ta... Ale jaja. Nie wiem, takiego końca to się nie spodziewałem, nie? Ale ziomal jedzie jakimś sprzętem, ale to on mi tam nie pomoże. Mam taki problem. Wyjechałem tym motorem, a paliwa mi zabrakło koło Matki Boskiej Kościoła, wiesz? Koło jakiego kościoła? Matki Boskiej. No. I słuchaj, wziąłbyś tą bańkę, tą dużą i nie wiem, tam z 2-3 litry nalał i byś mi przywiózł? Tą dużą bańkę jest koło grzejnika tam na dole. Chyba da radę. Takiego numeru to jeszcze nie było. Nie no, muszę wjechać, bo... No chyba, że stopa się tutaj czujnik. Nie no, nie ma. Nie żoguj, bo nie zapalisz potem wcale. Takie jest jedno mądre powiedzenie, żeby poczekać lepiej. No ładnie. Ziomal hamulce robił na sznurowadło, a mi paliwa zabrakło. No. To trzeba mieć pecha. Dopiero, przyjacielu. No bo jechałem i zabrakło mi paliwa. A tu są jakieś rajdy czy coś? Co? Jakieś rajdy? Ty, ja mam butelkę.
Przepiesz i sen. Ale nie, nie. Przez... Kali, wiesz. Ja to wleję. Nie, bo tu trochę wody zostanie zawsze, wiesz, to będzie ten. To nie może być. Ale dzięki za pomoc. Super. Ja również dziękuję. A skąd jesteś? No tu, z Inwrocławia. No. A ty? Ja też, no, od dziecka. No widzisz, to tak samo jak ja. Ty wariaty, wariaty. Ja od dziecka. Ja znam też miasto na stres. Tylko wiem, że się trochę... Nie wiem dlaczego, zauważyłem, że mój organizm zawsze inaczej reaguje. W każdym momencie mojego życia ja tak mam. Ustani set, plastry, wszystko mam. Dezodorant, wszystko. A jestem bez domu. Dziwne, nie? No. Tylko za 10 minut i zawsze coś. Jednak kurde, mój organizm wie co robi. Zawsze było tak. No to powodzenia. No, dzięki za... Andrzej samo jeden. A! A skąd wiesz, że A? Powiedziesz? Nie, mówię A. A. No. No, dzięki. Dzięki, dzięki, nara. Ale najważniejsze, że chciałeś. Super, dzięki. Słuchajcie, ziomal bezdomny chciał mi nawet pomóc butelkę użyczyć. To miasto jest niesamowite. Wiesz, poczekaj, bo ja nie słyszę. Zwierzę przygarnie i nakarmi go mlekiem i go wychować. O! Ty, no to faktycznie ja nie miałem tu wcale paliwa. Słuchajcie. Ziomal w porze gościu. Mówi do mnie, ale ja nie słyszę. Nawet nie zobaczę tego na kanale. O, motor. Jana Kasprowicza szkołę, te boisko, są te rurki. No. Wziąć baldachim. Baldachim ten taki namiotowy. No. Żeby połkować, żeby ta widocza chociaż mogła gdzieś spać. Nie? No. Właśnie. Zawsze to można to zrobić. Założyć te baldachimy i ten podgrzewasz, czyli tam ten na prąd. Mogliby zrobić. No. Ja mam pomysł, tyle, że idzie w głowie nie mieści. Żeby mogli tak... Wszystko można, nie? Tylko trzeba chcieć. No właśnie, ale to tak samo. Na PKP nikogo nie ma, a tak jeden debil, ochroniarz, ciągle wyrzuca wszystkich. A. Za każdym razem wyrzuca. Ty. Ale jeden. No jeden taki idiota, kurwa. Typowy idiota, no. Który nie rozumie, czy to jest, kurwa, czy to jest kryzys, czy nie kryzys. No jak może kurwa wyrzucać niektórych? Co on ci zrobi, patrz, gdzieś się siedzi, nie odpierdala. Dobra. Masz rację. No, czym się, nara. Dzięki. Słuchajcie, tutaj kolega właśnie apeluje o to, żeby po prostu pomóc bezdomnym, żeby właśnie w tym okresie, czy na dworcach, czy coś, nie wyrzucać ich, żeby coś zorganizowało miasto. Ja cię szanuję, chłopie. Dzięki, nara! No właśnie, o jaki grzeczny. Apeluję do wszystkich. Właśnie mnie prosił, żebym coś zrobił w tym kierunku. Ale co ja mogę? Ale jak... Nie wiem. To musi włodarz miasta. Właśnie mówił, że jest dużo miejsca gdzieś takiego, gdzie nikt nie korzysta z tego, żeby po prostu chociaż jakieś zadaszenie zrobić, żeby mogli tam się po prostu przespać. Czyli warto na miastownię pojechać. Czyli kontrolka mi nie działa, słuchajcie, od wlewu, od tego, od poziomu paliwa. I zawsze będę miał lipę, nie? Bo nie będę nigdy wiedział.
Ale fajny ziomek, słuchajcie. Bezdomny. I pamiętajcie, nauczcie się nikogo nie odrzucać, nie lekceważyć, nie, że tak powiem, nie marginesować, nie szufladkować. To, że jest chłopak bezdomny, ale ma charakter, ma swoją charyzmę, jest po prostu gość. Dla mnie jest on gość. Różne są sytuacje w życiu. Się wybrałem, przyjacielu. Także trzeba szanować drugiego człowieka, pamiętajcie. I człowieka, i zwierzę, po prostu wszystko. Z każdym trzeba pogadać, bo taki człowiek potrzebuje tego też, tak? Nie można go odtrącać, odrzucać. Nara, hej, otrzymajcie się. Taka sytuacja. Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down. Drop down, f***ing war zone.